konsultacje społeczne w środowisku akademickim, w którym dysponuje akademikami, którym płaci z budżetu państwa i salami i potężną infrastrukturą 4 miliony złotych. A nagle się okazuje, że 4 miliony złotych kosztują konsultacje, ale tylko w tej grupie akademickiej, która chodzi w garniturach. Bo zapomniano przeprowadzić konsultacje w tej grupie, która chodzi w tenisówkach. I teraz, proszę bardzo, jakie mamy efekty. Konsultacje, panie ministrze, nauki i szkolnictwa, szkolnictwa wyższego, otóż trwają. Dalej, panie, ma w połowie przerwa. Chcemy rozmawiać o tym, żeby Akademia pełniła określone funkcje w życiu społecznym. I teraz oklaskami chciałbym powitać wszystkich komentujących teksty na temat Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecińskiego Ośrodka Akademickiego pod tekstami, że trzeba stąd wyjeżdżać, że trzeba studiować w Poznaniu, że my nie mamy w ogóle szans. Kochani, bardzo was proszę, oklaski dla tych osób, tak, wyjeżdżajcie. Brawo! Jeżeli uważacie, że wam się tu nie podoba, to wiecie. Ale jeżeli chcecie coś tutaj robić, to proszę bardzo, dołączcie do nas. Kochani, żeby nie przedłużać woli wstępu. Protestują studenci, a w Białymstoku to kto protestuje? Bo my, jak widzicie, do końca protestem studenckim nie jesteśmy. Ponieważ jest to protest pracowniczo-studencki. Co, policzycie nam zaraz uczestników i powiecie, że w Szczecinie było 50 osób? Nie martwcie się, nagrywamy, umieścimy w internecie. Koleżanka mnie spotkała w tym budynku. Ja mówię, będziesz na proteście? I usłyszałem, mam dzieci? Też mamy dzieci. I nie pozwolimy, żeby ktokolwiek, kto ma dzieci, zaprzepaszczał w Szczecinie szanse edukacyjne. Tylko i wyłącznie dlatego, że ktoś centralizuje naukę i szkolnictwo wyższe w Polsce. Bo to jest niewłaściwy kierunek.